Siemano, z tej strony Esteban, a to jest kolejny film na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was, bo jakby mogło być inaczej, pamiętajcie o tym, że jak chcesz wygrać konkurs, a dzisiaj będzie naprawdę fajny konkurs, bo dzisiaj premierka, prawdopodobnie oglądacie to na premierce, mam taką nadzieję, jeśli nie zapomnę, pamiętaj, kod promocyjny Esteban, dopiero się zaczęła premiera, nie? Jak już jesteś na tej premierce, poczekam chwilę, aż tutaj wszyscy się pojawią, kod promocyjny Esteban, użyj kodu, klikasz, jak chcesz wygrać dzisiaj 3 złote kody na G4 Wam wrzucam na premierze, jeśli się uda oczywiście, jeśli nie, no to to będą one w komentarzu, zobaczymy jak się wyrobię czasowo, ale premierka na pewno jest. Oczywiście łapa w górę i jak nie masz jeszcze suba z dzwonem, zostawiaj suba z dzwonem, no bo masz wtedy powiadomienia o każdym filmie, live'ie, wszystkich wydarzeniach. Możesz płacić każdą metodą płatności, pamiętaj, że każde 10 zł wpłacone z moim kodem to jeden ticket na kosę w następnym miesiącu, a my dzisiaj mamy 7,5 koła, no i w końcu muszę wygrać, no po prostu muszę w końcu wygrać, no ja nie wiem co ja mam powiedzieć, w końcu muszę wygrać i zacznijmy sobie od totalnie niestandardowej battle, 1800 zł na dwóch graczy, pierwsza taka bitwa i my dzisiaj musimy zrobić profit, no ja nie widzę innej możliwości, bo poprzednie odcinki totalnie nie siadają. My chyba musimy na spokojnie zagrać, albo nawet jak coś stracimy, to żeby wszystkiego nie przegrać, żeby zostać z czymś, a nie za każdym razem doładowywać, ale zaczynamy dobrze. Od kostki 537 zł, bardzo ładnie, ale tutaj mamy skrzynki, które no obojętnie co rzucą i może być po bitwie. Na szczęście Luxury nic nie dała. No, Neptun i Bilioner, to są takie skrzynki, których się warto obawiać, ale catch, no ja nie wiem, czemu ja mam takiego pecha ostatnio, to jest naprawdę, to jest pech, to jest po prostu pech, chyba że Neptun dał mi M4 Poseidon i my zgarniamy tą pieprzoną bitwę, 7700 zł z 1800, no i w końcu wygrywam jakąś grubszą bitwę. Musicie, jak jesteś teraz na premierze, a nawet jak nie jesteś na premierze, bo możesz oglądać też po premierze, zostaw łapkę w górę, no bo to jest bardzo ważne, żeby każdy z Was miał łapę, no i wracamy do gry, jeden konduktor za 1000 zł, dawaj, hamuj, okej, okay. let's go, 6 stówek do przodu, no to jak oddało to jeszcze jedna, dawaj. Okej, okay, no teraz gloczek. No to jeszcze jeden sobie pyknijmy. 12 koła to i tak jest pięknie. No i niestety, no i musiało się tak zachować. Dobra, kontrol. Walimy jakiegoś ryzykownego kontrola, widzowie. Wrzucimy kobla. Po prostu, około. No może trochę więcej. 31%, albo nie. 33, 1500 zł. Proszę, dawaj te rękawice. Dobra, spokojnie, bo już przesadzam. Jest profit, ale na spokojnie. Dobra, pyknijmy sobie tego krakena trochę. Za 6... O Jezus Maria, już myślałem. 6 stówek za każde takie otwarcie. Okej, 250 zł glock. Dobra, jak stówę zabiera, to nie jest źle, bo pamiętajcie, że dostajemy punkciki eventowe. Okej, no tutaj na przykład dużo zabrało. Mamy kostkę. Szkoda, że nie ten karambicik, ale jak jest kostka... No nie no, w sumie dramat. Dobra, znowu jest kosa, ale znowu jest lipa. Zresztą. No i tracimy, widzowie. To mi się nie podoba. No bo zobaczcie, jak to już wygląda. Mieliśmy 14 koła przed chwilą. Dobra, dyszka jest. Dobra, cały czas mamy dyszkę. To jest bardzo, bardzo ważne. Żeby nie tracić, nie? Żeby nie tracić jakiejś tam sporej ilości. Spróbujmy 10% knife na fast mode razy 5. Dobra, pierwsze nie ma. Próbujemy 3 razy. Dawaj jakąś fajną drogą kosę. Drugie. Nice. Jest Falchion Damaskus. 690. I kolejne 5. Kurde, no to było bardzo ważne, nie? Żeby teraz oddało ostatnie. Nie wytrzymam. Jaki bait. Dobra, musimy chyba zrobić bitwę. Wiecie co, tak fajnie dało ten catch i ten Neptun, że my zrobimy po prostu te same skrzynki. 5
3100 zł na dwóch graczy. No i powiem wam tak, widzowie. Jak tego się nie uda wygrać, to maksymalnie, nie wiem, do 4 koła schodzę, bo nie chcę wszystkiego znowu przegrać. Muszę coś zostawić. No i najgorszy bot się trafił, bot Jerry. Ale czuję, że dzisiaj teraz go pierdolnę za przeproszeniem. Dawaj mi pieniądze, bot Jerry, let's go. Zaczynamy bardzo dobrze. 529 zł to jest naprawdę dużo. Lecimy drugi, let's go, ale tu się robi pula. Dobra, jest bardzo dobrze na razie, jest bardzo, bardzo dobrze. Dawaj CZ-kę. No nie, on ma Glocka za 700 zł. No i jest wyrównanej, ale jest pula naprawdę bardzo mocna. Jest bardzo mocna pula. Nie wiem kto prowadzi. Ostatni catch, let's go widzowie. Dwa koła CZ-ka i dawaj, tylko nie Poseidon. A jak Poseidon, to dla mnie. Może być ten Doppler, bo wtedy jeszcze jest szansa, ale jak Poseidon wylatuje, to jest koniec. Ale nie, ja czułem to, że dzisiaj Neptun i Catch to są moje pieprzone skrzynki. No i tylko nie Poseidon. Tylko nie Poseidon i to wygrywamy. Uwaga, dziękuję bardzo za podbitkę. Mamy w końcu zajebisty profit. W końcu zajebisty profit na odcinku. No ja pierdzielę. Na ponad 2 razy więcej pieniążków mamy, niż mieliśmy na samym początku, więc jeszcze na sam koniec możemy sobie pyknąć bitwę, którą ja bardzo lubię. 2 razy konduktor na 4 graczy i po prostu zostawiamy 14 tysięcy złotych. Miałem 7 jak zaczynałem, czyli podwoiliśmy. W końcu udało się zarobić i złote kodziki, mam nadzieję, że odebraliście. Jeśli nie pojawiły się one na premierze, to będą one, widzowie, w komentarzu pod filmem. Także wszystko na spokojnie. Zostawcie łapę, zostawcie suba, jak chcecie w ogóle brać udział. No i 2 konduktory. No i to już jest niestety po bitwie, ale tak jak widzicie, te konduktory potrafią rzucić 10 koła. No cóż, dzięki za oglądanie. Piękny profit, to jest najważniejsze. No i co? Na razie.